Początek meczu bez większych emocji oglądało 1600 widzów, którzy przybyli na mecz EC Będzin Zagłębie Sosnowiec z Replast Unią Oświęcim. A jak zmieniły się ich nastroje, proponuję zobaczyć w tej krótkiej recenzji, zmontowanej z wideo transmitowanego w Telewizji Polski Hokej. Będzie dogranie, jest! 1-1! Son, jeszcze Zagłębie, teraz okazja na podanie i jest Tyczyński! Odbija Lundin. Jeszcze Tyczyński, ma krążek na backhandzie, 3-1. Ville Häkkinen, objechawszy bramkę, zostawił na linii niebieskiej. Teraz wrzucenie, podkryta bramka i jest gol. Sosnowiec i kibice Głost dopingowali drużynę EC Będzin Zagłębie w starciu z mistrzem Polski. Z Oświęcimia części kibiców nie spodobała się dość brudna gra gości i próbowali coś zrobić. Specjalnych teraz Zagłębie! Na niebieskiej Vertanen. Dziubiński za siebie. Tyrkulia dołożył Tamahopelto! Oświęcimianie potem wycofali bramkarza, wprowadzając dodatkowego zawodnika, aby zyskać liczebną przewagę. Chcieli doprowadzić do dogrywki, aby w niej szukać wygranej za 2 punkty. Jednak sosnowiczanie nie pozwolili sobie wydrzeć wygranej i pełna pula pozostała nad Brynicą. Warto wspomnieć, że Oświęcimianie po raz ostatni przegrali z Zagłębiem 10 stycznia 2021 roku, a więc blisko 4 lata temu. No i mamy niespodziankę, choć niektórzy mówią o sensacji. Mistrzowie Polski, Replast Unia Oświęcim, przegrali w Sosnowcu z przeciętnym Zagłębiem. Tym samym Oświęcimianie stracili szansę zajęcia pierwszego miejsca po drugiej rundzie, a właśnie na tej podstawie będzie ustalane rozstawienie półfinału Pucharu Polski, który zostanie rozegrany w Krynicy.